Siema, jestem po treningu. Dzisiaj wszedł niesamowity trening. Może nie pod względem siły, wiadomo, chociaż już jest 200 kilo hajbarem zrobiłem dzisiaj 3 razy w 7 serii i w ogóle zmęczenia nie odczuwałem. Potem zamiast, żeby nie robić ciągów, zrobiłem wyciskanie, bench press i najpierw robiłem w tempie 3-0, 1-0, 120 na 3 powtórzenia i trzeci był z pauzą. I zrobiłem chyba 4 serie, potem zwiększyłem na 125, zrobiłem 3 serie, tak samo i potem już jechałem 130, 135, a 3 razy, bez już tempa. I na końcu zrobiłem 140 na 2 razy, także będzie to w filmie. Dosyć fajnie mi poszło. Najlepsze, że odżywka musiała tak wejść, tak dobrze wejść, że no nie czułem w ogóle zmęczenia, nie? Także naprawdę dzisiejszy trening to jest jeden z lepszych treningów, jaki robiłem od dawien dawna. Potem zrobiłem wyciskanie wąsko i praktycznie się mój trening skończył. Także jestem w domu, szybki posiłek i na tą chwilę wszystko. No, dzisiaj muszę posiedzieć troszkę, może jutro ogłoszę wyniki tego konkursu, który robiłem na moim fanpage'u. Także pozdro, na razie. No, często mnie pytacie o moją dietę, jakie mniej więcej posiłki wpadają. Także to jest jeden z dwóch posiłków ostatnich, trzeci, czwarty posiłek. I tu jest makaron 150 gramów. Filet z kurczaka 180 gramów, 100 gramów pieczarek i cebula i lekko na końcu podduszamy w dwóch łyżkach śmietany i podajemy tam z pomidorem lub z czym tam jeszcze popadnie. Także takie moje dwa posiłki są. Jeden pierwszy posiłek to jest ryż na słodko i on jest tam ryż, jabłko, nerkowce. I to jest, a drugi posiłek to mam w formie szejku i tam już są różne rzeczy. Także cztery posiłki takie mam, mieszczę się w 3700 kalorii. Także tak jak mówiłem, aktualnie jest w toku redukcja. Także oglądajcie mój trening. Nie pokazuj, rzucę, bo...
oddech.